Cześć. Fajne domki? Dla mnie ekstra. Myślę, że mogą posłużyć czy to jako pudełka do kalendarza adwentowego, albo oryginalne prezenty dla bliskich. Dzisiaj pokażę Ci, jak je samodzielnie zaprojektować, a następnie wyciąć. W ramach instagramowej akcji Odliczam do Świąt z Wycinarnią przygotowałam dla Was nie tylko darmowy wzór, co bardziej darmową dawkę wiedzy, którą wykorzystasz nie tylko w tym jednym konkretnym projekcie, ale nauczysz się fajnych trików, które przydadzą się w innych pracach. Wiem, że sposobów na stworzenie tego typu domków jest naprawdę wiele. Ja wybrałam ten, który wydawał mi się najłatwiejszy, ale wiadomo, możecie śmiało eksperymentować i szukać własnych rozwiązań. Projektowanie rozpoczynam od wybrania kształtu prostokąta i narysowania go na macie. Następnie zmieniam jego rozmiar w górnym menu na 5x5 cm i zatwierdzam klawiszem Enter. Kopiuję jeden powstały kwadrat i zamieniam długość prostokątu na 20 cm, wpisując wymiar w parametrze W. Następnie ponownie kopiuję kwadrat i przesuwam go do krawędzi bazy pudełka z prawej strony. Będzie to zamknięcie stanowiące dach, a drugi kwadrat, który będzie stanowił podłogę, umieszczam na dole. Zaznaczam trzy elementy, trzymając lewy przycisk myszy, a następnie klikam prawy przycisk myszy i z listy wybieram opcję Scale. Elementy łączą się ze sobą i tworzą jedną całość. Czas podzielić domek na ściany. Wybieram narzędzie linii i rysuję kreski. Będą one stanowiły linię zagięcia. Zaznaczam narysowane linie, przytrzymując na klawiaturze klawisz Shift i z menu u góry strony zmieniam styl linii na przerywaną. Kopiuję linię poziomą i okładam ją także w brakującym miejscu na dole. W taki sposób sprawnie podzieliliśmy domek na ścianki. Teraz stworzymy zakładki, które ułatwią nam sklejanie elementów ze sobą. Ponownie rysuję prostokąt, trochę mniejszy od ścianki domku. Istotnym jest, aby te dwa elementy nachodziły na siebie, ponieważ będziemy je ze sobą scalali. Następnie wybieram narzędzie edycji punktów z menu z boku ekranu. Na rogach pojawiają się punkty. Klikamy na nie i lekko przesuwamy po skosie, tworząc trapez. Kopiuję kształt zakładki na klej, którą zaraz poukładam w innych niezbędnych miejscach, a następnie zaznaczam oba kształty i scalam. Dokładnie tak samo postępuję z pozostałymi ściankami. Aby ułatwić sobie zaginanie zakładek, tak jak wcześniej, dodaję przerywaną linię w miejsca zagięć. Te same czynności wykonuję w pozostałych miejscach.
Czas na zrobienie dachu. I znów jest wiele sposobów na jego wykonanie. Możemy narysować trójkąt, który scalimy z bazą lub po prostu, wybierając narzędzie edycji punktów, dodać je we właściwych miejscach i przeciągnąć w górę. Na tym etapie warto pamiętać, że dach musi być dłuższy od ścianki, aby dało się ładnie złożyć pudełko. W taki sam sposób wykonuję drugi dach. A następnie z menu bocznego wybieram kształt koła, który umieszczam na obu trójkątach. Aby ułatwić sobie jego pozycjonowanie, korzystam z linii pomocniczych dostępnych w wersji Business Edition. Stworzenie otworów pozwoli na przeplecenie przez nie wstążki prezentowej lub sznurka, jeżeli z pudełek będziemy tworzyli kalendarz adwentowy. Baza domku jest już gotowa. Teraz pora na jego upiększanie, czyli stworzenie okien i drzwi. Okna tworzę dzięki narysowaniu czterech kwadratów, które symetrycznie rozsuwam. Możecie je skopiować i ułożyć obok siebie lub skorzystać z narzędzia powielania. Ostatni element domku to drzwi. Rysuję je za pomocą linii i nie domykam jej, aby zostawić miejsce na zagięcie, które pozwoli na ich otwieranie. To już prawie wszystko. Twój projekt jest gotowy, pozostaje już tylko wysłać go do cięcia. Aby to zrobić, przechodzę do zakładki Wyślij, zmieniam parametry cięcia, które sprawdzają się u mnie do papieru ekologicznego 250 g, a następnie wysyłam zadanie do plotera. Po paru chwilach projekt jest już gotowy. Zdejmuję go z maty i zaginam w prawidłowych miejscach. Następnie za pomocą kleju Magic lub taśmy dwustronnej sklejam domek w całość. Moje domki są już gotowe, a Tobie udało się samodzielnie stworzyć własny wzór? Mam nadzieję, że tak. Nie zapomnijcie podpinać nas w swoich pracach na Instagramie, no i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków.